Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Dębica przekształca się w Centrum Usług Społecznych po to, by w jeszcze szerszy sposób uwzględniać i zaspokoić potrzeby osób, rodzin mieszkających na terenie gminy, również tych, które nie były dotąd beneficjentami pomocy społecznej. Z tej okazji odbyła się konferencja, podczas której Sylwia Korycka-Rzymuła, zastępca kierownika GOPS, przedstawiła, na czym ta zmiana będzie polegać. Gmina Dębica wzięła udział w takim pilotażowym projekcie, który polega na tym, że około 40 kilku ośrodków pomocy z całej Polski przekształca się w centra usług społecznych po to, żeby wprowadzić taką nową jakość do polityki społecznej i przetestować nowe rozwiązania, które polegają na tym, że oprócz tej pracy, którą w tej chwili świadczymy, oprócz tej pracy środowiskowej, przyznawania świadczeń pieniężnych, będziemy też oferować usługi dla wszystkich mieszkańców naszej gminy i te usługi będą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. I właśnie w tym celu, w tej chwili właśnie przeprowadzamy diagnozę z mieszkańcami gminy Dębica, rozmawiamy z ekspertami, z wykonawcami usług, które w tej chwili na terenie naszej gminy i powiatu funkcjonują, po to, żeby tą naszą ofertę, która będzie dostępna od nowego roku, dopasować jak najbardziej do naszych mieszkańców. Wójt gminy Dębica Stanisław Rakosz też uważa, że należy iść z postępem i zmiany dotyczące usług społecznych wprowadzić. Potrzeby te społeczne się rozrastają, jest duże zapotrzebowanie, to jest pierwsza kwestia, a druga kwestia to jest, żeby zintegrować wszystkie działania, jeśli chodzi o usługi społeczne, szeroko rozumiane. W związku z tym chcemy skondensować po prostu w jednym miejscu. Wierzę, że pracownicy GOPS-u sprostają po prostu temu wymogowi, a jak wiem, po prostu w kraju jest kilkanaście tych pilotażowych reorganizacji. Oczywiście korzystamy ze wszelkiej pomocy, no ale przede wszystkim po prostu niezależnie od pomocy należy bazować na swoich współpracownikach i tutaj mogę być pewny, że podołamy po prostu tym zadaniom dla dobra po prostu całokształtu opieki społecznej. Podczas konferencji swoimi doświadczeniami podzieliła się także Malwina Misiąg, która jest dyrektorem Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Ja tutaj zachęcam wszystkich Państwa, wszystkich wójtów, burmistrzów, gmin, nie tylko z regionu, ale tak naprawdę z kraju, aby przekształcały, aby wchodziliśmy w tą kroczącą zmianę, o której mówi profesor Rymsza, abyśmy po prostu świadczyli mieszkańcom więcej nowych usług społecznych, bo tak naprawdę my zmieniamy się, zmienia się społeczeństwo, zmienia się po prostu świat, zmienia się mieszkaniec z naszej gminy, który tak naprawdę potrzebuje nie tyle świadczeń pieniężnych, co na pewno usług społecznych. I my takie usługi świadczymy. Ja jestem jako dyrektor, jako szef tego centrum bardzo zadowolona, że są zadowoleni, dlatego że dostarczamy im bardzo dużo nowych usług. Już na dzień dzisiejszy, jak tak naprawdę jesteśmy centrum od 1 lipca, a usługi zakontraktowaliśmy od 30 sierpnia, swoim wsparciem, tym nowym wsparciem, na tych nowych usług społecznych objęliśmy ponad 200 osób, więc te osoby przychodzą, kwalifikują się, więc oni są zadowoleni, oni potrzebują tych usług społecznych, jak sama liczba wskazuje. W ramach projektu od stycznia 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Dębica przekształca się w Centrum Usług Społecznych.